chodzi o Święto Zmarłych, to niestety w tym okresie jest duże nasilenie dużego ruchu kołowego. Ludzie przemieszczają się z całej Polski, drugi koniec Polski, a ponieważ Zgierz mieści się w centrum, można powiedzieć, takim neuralgicznym, ponieważ przechodzą tutaj drogi krajowe, więc mamy tutaj przejazd z Gdańska na Śląsk, z Warszawy, krótko mówiąc, na Wrocław. Na szczęście jest to również u nas autostrada, więc łatwiejsze jest przedostanie się. W tym okresie jest duże natężenie ruchu. Wtedy również jest duża ilość policjantów, którzy pomagają przy dostawianiu się z jednego miejsca na drugie. Staramy się wtedy zwracać uwagę na niestety coraz większą ilość nietrzeźwych kierujących, których zatrzymujemy. Wiadomo, że ta ilość niestety zwiększa się z roku na rok, co jest dość szokujące, szczególnie w takim dość konkretnym święcie, jak jest Święto Zmarłych. Również zwracamy uwagę na prędkość, jeżeli chodzi o kierujących, żeby kierujący mogli dostać się z jednego miejsca bezpiecznie na drugi. Prosimy o zwalnianie, jechanie zgodnie z przepisami. Dzięki temu Państwo będą bardziej bezpieczni i dotrą do miejsca zamieszkania. Również jeżeli chodzi o Święto Zmarłych, uaktywniają się niestety, ale kieszonkowce. Więc osoby, jeżeli dostają się na cmentarze, jeżdżą na cmentarze komunikacją miejską, powinni portfele, powinni dokumenty trzymać jak najbliżej siebie. Na cmentarz wybierać się z jak najmniejszą ilością gotówki, albo w ogóle bez gotówki. Dzięki temu nasz portfel będzie bardziej bezpieczny. Jeżeli chodzi o dokumenty, szczególnie jeżeli chodzi o panów, którzy trzymają dokumenty z tyłu w kieszeni, nie trzymajmy tego, nie róbmy tego, ponieważ kieszonkowcy nawet nie zwrócimy uwagi, kiedy nam wyciągną dokumenty i niestety będziemy musieli te dokumenty wyrabiać od nowa. Znajdujemy się w tym momencie na cmentarzu przy ulicy Konstantynowskiej. Jest to wylot ze Zgierza na Łódź ulicą Konstantynowską. Jest to przybicie dość neuralgiczne na Łódź. Mieści się tutaj cmentarz, który jest dość dużym cmentarzem. Mieszczą się również tutaj parkingi. Natomiast jeżeli chodzi o ruch kołowy, który tu będzie się odbywał po pasach ruchu w jednym i drugim kierunku, po jednym pasie ruchu. Będzie również zakaz zatrzymywania się w jedną i drugą stronę, więc uprzedzamy kierowców, że nie ma możliwości zatrzymywania się na jezdni, nie ma możliwości wysadzania osób na jezdni, od tego są parkingi i starajmy się wysadzać osoby w miejscach bezpiecznych. Starajmy się szukać parkingów, miejsc parkingowych, takich, które są również dla nas bezpieczne, gdzie nie będziemy obijać komukolwiek innemu samochodu, uszkadzać komuś tego pojazdu, ponieważ my byśmy też nie chcieli, żeby nasz pojazd został uszkodzony. Jeżeli chodzi o dojazd, to najlepiej by było, gdybyście Państwo skorzystali z komunikacji miejskiej, dzięki temu nie będzie problemu z zaparkowaniem i będziecie Państwo mogli bezpiecznie dotrzeć na grób i z powrotem wrócić bezpiecznie do domu. Przy cmentarzu na ulicy Konstantynowskiej będziemy starać się udrażniać ruch, ponieważ tu będzie dość duże natężenie ruchu, ponieważ będą tu przyjeżdżali kierowcy i z Łodzi, i ze Zgierza, którzy będą dojeżdżać do tego cmentarza. Będziemy starać się kierować na parkingi, będziemy starać się pomagać w miarę naszych możliwości w celu udrożnienia ruchu, żeby każdy bezpiecznie przyjechał, żeby każdy kierowca był bezpieczny.
Żeby dojechać na cmentarz, który się mieści na skrzyżowaniu dróg Piotra Skargi, Targowej i Parzęczewskiej, jedziemy drugą jednokierunkową ulicą Parzęczewską, natomiast przy skrzyżowaniu z ulicą Gołębią, którą tutaj mamy przed sobą, niestety za tą ulicą nie będziemy mogli wjechać. Tu będzie nakaz jazdy w prawo i w lewo i w tamtych miejscach będziemy mogli szukać miejsc parkingowych. Natomiast nie staramy się wjeżdżać za zakaz wjazdu, jedynie tylko będą mogły tam poruszać się autobusy komunikacji miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Państwa, szukamy miejsc parkingowych w odpowiednich miejscach. Staramy się zatrzymywać pojazdy, żeby nie utrudniać ruchu. Ruch wokół cmentarza przy ulicy Parzęczewskiej z Targową będzie ruchem ograniczonym. Będą tutaj się poruszały tylko autobusy komunikacji publicznej. Ewentualnie będzie możliwość tylko dowożenia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu będzie tutaj ruch bardziej udrożniony. Kwestia tu jest bezpieczeństwa nie tylko powiedzmy osób, które kierują pojazdami, ale również osób pieszych. Szczególnie wtedy, kiedy osoby piesze, starsze osoby piesze idą na cmentarz, idą powoli. Chodzi o zapewnienie im bezpiecznego dostania się na groby. Jeżeli jesteśmy osobami, które idą na cmentarz, starajmy się nie mieć ze sobą gotówki, raczej jak najmniejszą ilość pieniędzy, również dokumenty czy torebki, które posiadamy przy sprzątaniu takiego grobu. Starajmy się trzymać przy sobie lub kłaść w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabrania ich. Nie prosimy jakichś osób przypadkowych, żeby nam popilnowały jakichś rzeczy, ze względu na to, że te osoby przypadkowe niestety mogą nas okraść, mogą zabrać nam dokumenty. Osoby starsze, które idą na cmentarz, powinny iść w jakimś towarzystwie po to, żeby były bardziej bezpieczne, żeby mogły dotrzeć na ten cmentarz. Chodzi przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. Pamiętajmy również o tym, że nie tylko osoby starsze idą na cmentarz, ale również idą rodziny z dziećmi. I wtedy należałoby dużą uwagę zwrócić na dzieci, bo dzieci są bardzo niesforne. Czasami biegają lub odłączają się od rodziców i w tłumie osób, które idą na cmentarz podczas tego święta, mogą niestety ale się zgubić i niestety problem z odnalezieniem takiego dziecka może zaistnieć, takie dziecko może płakać, więc proszę Państwa, pilnujemy swoje własne pociechy, trzymamy je za ręce, staramy się zwracać całkowicie cały czas uwagę na nich, co się dzieje z nimi, gdzie się oddalają, jeżeli się w ogóle oddalają. Staramy się trzymać cały czas dziecko takie za ręce. Dojazd do cmentarza, który mieści się na skrzyżowaniu Cyzaka i Rębowskiego, będzie zamknięty od strony ulicy Długiej. Będzie należało wjechać od ulicy Dibuła, przyjechać dookoła Spółdzielczej i gdzieś tutaj w tym miejscach zaparkować. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał w ogóle objechać to miejsce i przedostać się na ulicę Długą, omijając w ogóle skrzyżowanie ulicy Cyzaka i Długiej, należałoby przejechać ulicą Spółdzielczą, gdzie należy zwrócić jeszcze szczególnie uwagę na przejazd kolejowy, który jest niestrzeżony. Proszę Państwa, tutaj za nami mamy przejazd kolejowy, po którym jeżdżą pociągi, więc należałoby zwrócić szczególną uwagę, zatrzymać się, rozejrzeć, czy rzeczywiście nie nadjeżdża pociąg, po to, żebyśmy niestety nie wpadli, nie wjechali pod pociąg. Czy jesteśmy osobami pieszymi, czy jesteśmy kierowcami pojazdu, należy zwrócić szczególną uwagę, rozejrzeć się, ponieważ to chodzi o nasze bezpieczeństwo i życie.
cmentarz, który się mieści przy ulicy Rębowskiego. Należy również pod ten cmentarz nie podjeżdżać samochodem, ponieważ wjazd będzie zamknięty. Jedynie będą mogli dojeżdżać tutaj mieszkańcy tych bloków okolicznych, którzy mieszkają w okolicach cmentarza. Natomiast z ulicy Rębowskiego należy będzie skręcić w ulicę Cezaka w lewo i objazdem dookoła, do ulicy Dibuła, objechać do ulicy Długiej lub ewentualnie do ulicy 1 Maja. Jeżeli chodzi o cały ruch pod cmentarzem, to należy zwracać szczególną uwagę na to, jakie polecenia wydają funkcjonariusze. Chodzi o przede wszystkim o bezpieczeństwo, o udrężnienie ruchu, po to, żebyśmy my, jako osoby odwiedzające cmentarz, mieli świadomość, że staramy się być również bezpieczni, staramy się dotrzeć do cmentarza jak najkrótszą drogą i nie utrudniać ruchu innym kierowcom. Jeżeli chodzi o osoby piesze, to pamiętajmy o tym, że przechodzimy w miejscach dozwolonych, czyli tam, gdzie są przejścia dla pieszych, na światłach, szczególnie na zielonym. Starajmy się również nie wbiegać pod samochód, rozglądać się dookoła, co się dzieje, ponieważ w tym okresie mamy najwięcej nieuważnych kierowców i niestety nieuważnych pieszych, którzy starają się wszyscy dotrzeć na cmentarz. W okresie Święta Zmarłych należy szczególnie zwrócić uwagę na nasze bezpieczeństwo. Jeżeli wyruszamy samochodem, to ten samochód powinien być sprawny technicznie. Przyjrzyjmy układ hamulcowy, czy wszystko jest w porządku, uzupełnimy wszystkie płyny. Wiadomo, że w tym okresie jest już inna pogoda, nie jest to słońce. Często są to opady deszczu, opady śniegu, droga jest śliska, więc należy zwrócić uwagę również na nasze ogumienie. Czy jest odpowiednie do odpowiedniej pogody, która akurat w danym miejscu, w momencie się znajduje, czy w danym momencie jest. Jeżeli powiedzmy zaczyna padać deszcz, śnieg, jedziemy zdecydowanie wolniej. Chodzi o to, że droga hamowania jest drogą dłuższą niż przy suchej nawierzchni, a przy mokrej nawierzchni automatycznie droga się wydłuża. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, czyli jeżeli widzimy, że są piesi, musimy również na to zwracać uwagę, ponieważ pieszy czasami wbiega pod nadjeżdżający pojazd i chodzi o to, żebyśmy my byli bezpieczni i również pieszy, żebyśmy mieli czas zareagować, czas zahamować.